CGM.pl, Ewa Farna. Cześć, pozdrawiam. Posłuchaj, debiutowałaś jak miałaś 13 lat, to nie jest za wcześnie? No, a może tak. Nie wiem, ja nagrałam pierwszą płytę, kiedy miałam 12. Ale ukazałaś się jak miałaś 13. Prawda. I co, z perspektywy tych kilku lat, jak patrzysz wstecz, to zrobiłabyś tak jeszcze raz? Bardzo dużo ma takich plusów i minusów, jak wszystko. Z jednej strony myślę, że bardzo dużym takim plusem jest po prostu, że dla wielu ludzi, że jestem młodą jakąś tam piosenkarką, czy staram się o śpiewanie, ale z drugiej strony dużo ludzi traktuje na przykład jako dziecko, tak jak współpracy i to jest bardzo nieprzyjemne. I niekiedy tak mnie to wkurza, że jest naprawdę trudno wraz z szkołą to wszystko pogodzić, życie prywatne i naprawdę nie jest łatwo. Nie wiem, czy bym zrobiła to samo jeszcze raz. Musiałabym dużo, dużo rozmyślać. Ale na pewno nie żałuję tego wszystkiego, co się udało i co właściwie daje mi znowu tą energię, ci fani, te wszystkie SMS-y, ja nie wiem, maile na Facebooku, wszystkie wpisy, to bardzo dużo energii przynosi. Ale nie masz poczucia, że coś tracisz? W pewnym sensie na pewno młodość. Tak mi mówią przynajmniej, że... jak już powiedziałam, po prostu jest to coś jak praca i dużo czasu, ja kocham to wszystko śpiewanie, na przykład już pod rząd 4 lata gram na Sylwestra i to jest takie, gdy człowiek od 12 lat po prostu jakby na tego Sylwestra gra tam na rynku, teraz będzie w Łodzi, ale 3 lata po prostu za sobą przedtem grałam na rynku Wacława w Pradze. A śpiewałam chyba minutę 30 i jeszcze z playbacku, więc to po prostu jest, to jest dla mnie koszmar. I ani jednego Sylwestra nie spędziłam z kolegami, więc to jest na przykład takie, co mi to coś zabiera. Ale już zdecydowałam, że tak dalej nie pójdzie i powiedziałam, że nie wystąpię na Sylwestra. Ale co dotyczy tego, że w Polsce po prostu jest bardzo mało koncertów, to zdecydowałam się, że na Sylwestra w Polsce pojadę, ale zabieram wszystkich swoich kolegów. Powiedz, gdzie ty jesteś większą gwiazdą? W Czechach czy w Polsce? W domu. Nie, ja naprawdę nie wiem, to trudno powiedzieć. Ja nie uważam się za gwiazdę ani w Czechach, ani w Polsce. Jakoś tak śpiewam, czasami coś do mnie napiszą, jakieś, czasami dobrze, czasami jakieś głupoty. No, tralala, nie jestem gwiazdą, tak? To wymień ostatnie 4, nie wiem, 5 nagród, które dostałaś. Nagroda IPLA na top trendach było hit lata, Opole, najlepsza płyta. Na Słowacji dostałam nagrodę za Music One, taka muzyczna telewizja. I trzecie miejsce w bardzo prestiżowej, najprestiżowejszej ankiecie w Czechach. To był ten brązowy słowik, prawda? Tak, właśnie. Gdzie ty trzymasz te wszystkie nagrody? Masz w swoim pokoju, że tam mi się poszły na bok i teraz stawiam statuetki? Ja nie wiem, mam tam takie jakieś takie półki, co to jest i na razie się tam wszystko zmieściło, więc jest fajnie. Na razie jest okej. Okay. Zawsze się obudzę, to patrzę najpierw tam. Powie sobie, grzeczna jesteś, super. A masz jakieś trofea sportowe? Tak, też, również. No bo ty sporty zimowe zjeżdżasz, tam omijasz te tyczki, tak? No, teraz już tylko rekreacyjnie, ale było tak, że w swoim czasie też jeździłam tak naprawdę, no, zawodowo. No i co, i wybrałaś muzykę? Wybrałam muzykę, tak. A bo nie szło w sporcie? Wiedziałam, że to jest fajne, ale nie dla mnie. Nie czułam to po prostu, że to jest to, co chciałabym całe życie robić. Ale skąd możesz wiedzieć, co chcesz robić całe życie? No po prostu czułam, że to nie ono. Widziałam, że grałam, czy jeździłam w klubie sportowym i widziałam, że 99% ludzi wokół mnie byli 10 razy po prostu lepsi niż ja. Ja tylko tak, i na więcej to ja nie za bardzo lubię szybkość po prostu. Tak musiałam zjeżdżać naprawdę szybko, bo tam właściwie o to chodzi. I to ja bałam się, więc jak ktoś się boi, to nie za bardzo dobre predyspozycje do tego. Słuchaj, przepraszam cię, a powiedz mi, jak ty łączysz szkołę z, no nie wiem, pracą chyba, tak to trzeba nazwać, z pracą? No to jest takie praca i hobby w jednym. Jest tak, że jest trudno na pewno, ale mam indywidualny tok nauki.
Mam super nauczycieli i grono pedagogiczne. I nie jest łatwo. Nie mam tak, że indywidualny tok nauki jest na przykład, że egzaminy są raz na pół roku, ale na przykład, nie wiem, raz za 2 tygodnie jakieś piszę jakiś taki sprawdzian i powtórki. No. Z czego ostatni raz pisałaś jakiś sprawdzian? Ostatnio z geografii. Nie, to byłam egzaminowana z geografii. Pisałam z języka czeskiego. Jak jest geografia po czesku? Zemniepis. Jak? Zemniepis. To jest właśnie ze mnie jest ziemia, a pis jest pis, no, czyli piece of earth, czyli jest pisano o ziemi. I co dostałaś? O jedynkę. Mówiłam o Francji, w Francji. Czy jedynka to jest źle, czy niedobrze? O, wiem, u nas jest, w Czechach jest inaczej. Jedynka jest właśnie jak w Polsce piątka. To odwrotność jest. A czy ty nie czujesz się, że jesteś trochę tak, wiesz, tak okrakiem siedzisz na tej granicy? Z jednej strony uważasz, że jesteś Polką, z drugiej strony mieszkasz i uczysz się w Czechach. Twoja ostatnia płyta ukazała się w zeszłym miesiącu w Czechach, natomiast w Polsce